Szczęść Boże, coś Wam powiem. Czekanie na wielkie wydarzenia może nas rozczarować, bo mogą okazać się klapą. Spojrzenie na początek działania, gdzie jeszcze nie widać większego efektu, sprawia, że rezygnujemy. Dzisiejsze przypowieści Jezusa idą właśnie w tym kierunku, że chcąc zobaczyć coś wspaniałego, musimy uzbroić się w cierpliwość. I przede wszystkim wyłączyć pogardę do małych inicjatyw. Każda wielka firma czy wydarzenie, zanim stały się popularne, zaczynały swoją pracę u podstaw. Nauczyciel prowadzi nas do spojrzenia na różne drobiazgi, które dzieją się w naszym życiu. Przechodząc obok nich, lekceważąc ich rozmiar, tracimy szansę na wzięcie udziału w czymś niezwykłym. Ziarka gorczycy są jeszcze mniejsze niż mak. A słyszymy, że czas i odpowiednia pielęgnacja czynią z nich wielkie drzewa, które dają cień i schronienie. Ciasto, zanim stanie się dobre do wypieku, jest mieszanką wody, mąki i drożdży. Też musi upłynąć określony czas, by można z nim było pracować dalej. Ale efekt końcowy jest smakowity, czy to pod postacią chleba, czy drożdżówki z rabarbarem bądź śliwkami. Musimy zweryfikować naszą drogę do świętości od momentu, kiedy bardziej świadomie stanęliśmy przy Jezusie. Możemy dokonać oceny, czy ja stałem się zaczynem wiary dla ludzi, którzy niczym mąka otaczają mnie. Czy moja postawa, moje życie, moje działania są naznaczone Bożą miłością? Bóg dzieli się z nami swoją wiedzą. Odkrywa przed nami rzeczy ukryte, co nie oznacza, że zdradza jakieś tajniki, ale raczej prowadzi nas do naszego rozwoju, do wzrostu. Chce, by nasza relacja była dynamiczna. On działa na nas, my działamy na innych i tak dalej, i tak dalej. I kiedy spojrzymy na ziarko gorczycy, powiemy maleństwo. Ale ono w sobie zawiera wszystko, co potrzebne jest do zaskoczenia nas swoją wielkością, gdy urośnie. I my także mamy wszystko, co jest nam potrzebne, żeby wzrastać. Potrzebujemy tylko jeszcze odpowiednich warunków i tego, kto będzie nad nami czuwał. Każda rzecz i każdy człowiek ma swoje miejsce we wszechświecie. I Stwórca, wiedząc o tym, dzieli się z nami tą wiedzą i zaprasza do relacji. Nawet gdy nie wiem, czy dobrze się modlę, czy dobrze myślę, czy dobrze czynię, a moje odniesienie do Boga może być nieporadne, to idźmy dalej. To, co wspomniałem wcześniej, potrzebny jest czas i wiara, że z małych rzeczy stanie się coś wielkiego. Nikt z nas nie wie, czy stając na czyjejś drodze nie będzie tak jak z drzewem tej gorczycy, że staniemy się dla kogoś schronieniem i osłoną. Jezus jest prawdą, która pomaga nam w codziennym życiu. Stawanie przed Nim, czyli wprawdzie o sobie samym, mamy wtedy ogromną szansę na przemianę swojego życia. Pan czerpał tematy do swoich nauk z codziennego życia. Rozpoczynał od spraw, które słuchacze znali, by z każdym kolejnym słowem wprowadzać ich na nowe stopnie rozwoju. Dla wielu ludzi takie nauczanie może być okazją, by powiedzieć sobie dość. Dość wmawiania, że nic się nie znaczy, że niewiele mogę. Prawda ukryta w Słowie Bożym jest inna. Ja wiem, że kłamstwo rozlewa się wokół nas. Ludzie tworzą historie na swój temat, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Bóg nas nie okłamuje i my siebie nie karmy tym kłamstwem. Jak rzekł święty Augustyn, im bardziej pochyla się serce w pokorze, tym bardziej się wznosi ku doskonałości. Z Panem Bogiem.